Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj szybka recenzja Blitz tego Stuga AUS F8, ale zanim przejdziemy do recenzji Stuga, szybki update, co się dzieje tutaj z aircraft carrierem. Statek miał płynąć, ale nie popłynie za daleko, bo w trakcie budowy już przygotowałem sobie materiały, żeby nagrać wam filmik, jak zrobić fajną wodę. Mówię, szybko stateczek składamy, malujemy, robimy weathering, stawiamy go, robimy wodę. I będzie fajny projekt, a tymczasem okazało się, patrzcie, nawet sobie to zaznaczyłem, bo wysyłałem zdjęcie, w ogóle nie było tej wypraski. Wydaje się to niby mała rzecz, ale ta wypraska to jest praktycznie cały ten element tutaj. To praktycznie cała podstawa nadbudówki. No nie da się tego zrobić własnym sumptem, bo kurczę, sporo jest tam jakichś takich balkoników, nie wiem, wieżyczek i tak dalej. Ale co, napisałem do Menga i okazało się, że super fajnie, przyślą mi tą część. Przeprosili, że mam brak w pudełku, przeprosili, że tego brakowało, kazali podać adres, wysłać tylko trzeba byłem taki kodzik z wnętrza pudełka, no i jedzie do mnie, więc jak tylko dojedzie, będziemy kontynuować. Na razie okrętu mamy tyle, może nagram, w sumie tyle wystarczy, żeby posawić to już na dioramie, odcisnąć to i zająć się robieniem wody. Więc może następnym razem wrzucę wam filmik, jak zrobić fajną wodę. Tak mi się wydaje, fajną wodę. A wracamy do Stuga. Jaka jest historia Stuga? Jest długa historia Stuga i krótka historia Stuga. Krótka historia Stuga jest taka, że poszedłem do lokalnego modelarskiego kupić jakieś pierdoły na dioramę, a wyszedłem ze Stugiem. Dlaczego? Fajne małe pudełeczko. Mówię, kurczę, ale fajny ten Stug. A że taką robi takie modele. Tak, to jest taką. Robi takie modele, że można je otworzyć, nie są te pudełka zabezpieczone. No to otworzyłem go sobie w modelarskim i jak zobaczyłem, co tu jest w środku, to mówię, dobra, biorę go, nie? To jest krótka historia Stuga. Długa historia Stuga jest taka, Stug 3, Ausführung F, powinno być łamane przez 8. To jest dosyć dziwne oznaczenie, bo jak wiecie, Niemcy stosowali oznaczenie alfabetyczne, nie? Czyli A, B, C, D, E, F. No i czemu jest F8, nie? F8 to jest wariant rozwojowy Stuga F, czyli tak jakby pomiędzy F a G było F8, czyli trochę zmodyfikowany F, nie? Dziwne to jest, nie wiem czemu tak jest. 250 sztuk wyprodukowali, produkcja leciała w zakładach Alketa od września do grudnia 1942 roku. Wiadomo, najbardziej popularnym i najbardziej w ogóle skutecznym pojazdem w armii niemieckiej z tamtego okresu jest Stug 3, ale w wersji G, więc to jest jakby jego poprzednik, taka wersja mocno rozwojowa. W ogóle Stug F to jest pierwszy Stug, w którym drugą 75 montowali, więc Stug F2 to jest taka jakby jego ulepszona wersja. Jakbyście chcieli dowiedzieć się, po czym poznać takiego Stuga, czym się różni F8 od zwykłego F, to tak na bardzo, bardzo szybko można zobaczyć tak, krótkie błotniki, jeden notek na środku, nie na notek, czyli lampa ta, która świeci w nocy, tak, nie, że świeci do przodu, a nie widać jej z góry, czyli nie wiem, światło, które jest niewidoczne z powietrza w nocy, no, tak to nazwijmy, przedłużony tył, nie wiem, czy zaraz to będzie widać, o, zobaczcie, tutaj macie rysunki, tu, ten tył jest dłuższy niż w normalnym, bo to jest, zdaje się, na pancerze 3 AUS J, więc on jest przedłużony i z tyłu jest port do startowania silnika korbą, zupełnie inny niż poprzednio, więc to tak na szybko, czym można to rozróżnić. A i jeszcze klapy na silniku są pojedyncze. Kolejna rzecz taka typowa dla Niemców, najpierw coś wprowadzają, a potem się z tego wycofują, nie? Czyli normalnie klapy w pancerach 3 i w tych sztukach były, klapa silnika składała się z dwóch części tak otwieranych, to zamontowali pojedynczo, a potem się rozmyślili, stwierdzili, że trzeba z powrotem robić podwójne, więc jak są pojedyncze, no to wiadomo, że jest to ta wersja F8. No ale czemu zdecydowałem się, oczywiście jako kompulsywny kupujący, na tego sztuga? Ja już tu części wyjąłem z worków, żeby było łatwiej. No słuchajcie, zobaczyłem to oto. Zaraz sobie przejdziemy do wszystkich części. Sztuk ten ma zimowe gąsienice. Więc mówię, wow, nie? A teraz widzę, no dobra, są zimowe gąsienice, nie? Bardzo, bardzo fajna rzecz. Natomiast chyba widzę, że jednak będzie problem, bo te gąsienice mają pełne zęby. Widzicie? Tutaj, o. Tu są zęby. One są, kurde, pełne, a powinny być...
A nie, zdaje się, że też powinny być pełne. To wiecie co, to będzie wymagało jakiegoś, że tak powiem, dochodzenia, nie? Zobaczcie, tu nawet na ilustracjach macie puste, a na ilustracji pełne. Teraz ciekawe, czy to było tak, że te zimowe były robione na pusto, pełne? Ej, to dam wam znać w następnym filmie, już nie będziemy teraz przerywać. No ale fajne, nie? Te gąsienice, one są znacznie szersze, one są tak mniej więcej, powiedziałbym, że jak te 34 szerokie, nie? Normalna gąsienica jest tu, a to jest taka nakładka, która, o zobaczcie, tu ona wystaje poza jakby obrys tego. Miało to poprawić trakcję zimą, w błocie i tak dalej. Więc co my tutaj mamy? Wanna, w ogóle te Blitz, nie? Modele Tacoma, tak na szybko, wanna, data produkcji 2020, więc funkielnówka model, zaznaczony jest Blitz. Blitz, czyli taki w domyśle buildik na weekend, nie? Kupujesz model i sobie go przez weekend jesteś w stanie całkowicie złożyć. No wydaje się, że to ok, bo małe pudełko, tych części nie jest tak dużo. Są w ogóle, Tacoma robi super, super rzeczy, bardzo mi się podobają Tacoma. Tu macie, nie? Te klapy, o których mówiłem, czyli duża klapa, tu jest odlana ta górna struktura, nadbudówka, nie wiem, upper structure czy super structure, czyli tak, gąsienice zimowe do zrobienia wszystkich tych rzeczy wokół kół, no i takie już wyprofilowane na kołach napinających i tych rolkach podtrzymujących gąsienice zimowe. Co mamy dalej? Tu są jakieś elementy wewnętrzne działa. Jest armata, ale to zaraz o tym, do tego przejdziemy dalej. Są nożycowy dalmierz, NG34 fajnie odlany. No podejrzewam, że tu jest taka, jak to zwykle bywa, podstawowa wersja działa. Także jeżeli zrobimy go z otwartymi wozami, będzie można sobie zajrzeć do środka. Lewarek, odbójniki. Tu jest jakaś taka. Aha, to jest front, to jest przód, nie? Tutaj jest taki specjalna osłona dla wizjera kierowcy. Dodatkowa. Co mamy tutaj dalej? No widzicie, liny. W ogóle taką robi super jakościowo odlewa te części. One są takie, kurczę, delikatne. Tu jest taki slide molding. Nie wiem jak to nazwać, że z boku forma wjeżdża. Skrzyneczka i skrzyneczka na drewno. W ogóle z fajną fakturą jest ta skrzyneczka. Boże, skrzyneczka na drewno, podkładka pod lewarek, tak zwany jack block, nazwijmy to sufit, tu jest taka ramka, która osłania peryskop dowódcy, no standardowo botniki z ryflowaniem, płyta do MG-tki, jakieś narzędzia, no wszystko wygląda super, gaśnica, ciekawostka, taką robi. Nie wiem, czy będzie tu widać, spróbujemy jakoś złapać ostrość. Taką robi opony Continental, nie Continental, Continental, czy jak tam robi Dragon. Tutaj widać są jeszcze jakieś elementy do płyt bocznych, akurat tutaj ich nie będzie. No, koła, to wszystko. No. Patrzcie, nie? Prosty build. Dwie takie same wypraski z układem jezdnym. Wypraska z częściami nadbudówki, druga wypraska z częściami nadbudówki, jedna wypraska z częściami wnętrza, gąsienice i wszystkie elementy duże, nie? I na koniec dostaniemy się tutaj pod spód do czegoś, czego jeszcze nie otwierałem, bo nie chcę, żeby tutaj sobie pogubić. Bardzo mała instrukcja, mała, w sensie format mały, nie? Elementy fototrawione, czyli grille, jakieś listwy, no i tu patrzcie, metalowa lufa i tutaj jest taki dziwny element, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to jest osłona tego peryskopu tutaj, widzicie? Bardzo charakterystyczna, fajna rzecz, myślę, że trzeba to będzie całkiem powyginać precyzyjnie, ale poradzimy sobie. No a standardowo, pleciona miedziana linka, metalowa lufa, i jakieś wersje malowania. No ale hej, kurczę, fajna rzecz, nie? I nie jest to jakoś wybitnie drogie. On kosztuje chyba 150 zł. 150 zł. Wiadomo, na necie można go kupić taniej, ale jak doliczymy wysyłkę, więc trzeba liczyć, że to będzie te 150 zł. Ostketen, czyli te zimowe oponki wschodnie, nie? Więc zrobimy to w jakiejś wersji zimowej. Mam w ogóle paru figurantów gdzieś skitranych, takich Niemców w parkach charkowskich i tak dalej.
Może nie będziemy robić dioramy, bo za dużo tych dioram ostatnio, ale taką prostą winietkę, dwie figurki, może jacyś figuranci na pacę tego sztuga, coś takiego zrobimy, nie? Ale to jest bardziej na przyszłość, to w ramach takiego szybkiego inboxu. Kolejność będzie następująca. Robimy wodę pod lotniskowiec, czekamy na część na lotniskowiec, w międzyczasie kontynuujemy budowę Pancera 3 i SDKFZ-a na pustyni. W zasadzie modele to już są na dioramie, ale chcę wam pokazać, bo dorabiam jeszcze resztę rzeczy i myślę, że zrobię taki dłuższy odcinek, na którym będzie reveal, ujawnienie tej dioramy i tego projektu. To co, póki co trzymajcie się tam, taki szybki filmik Blitz. To był filmik Blitz z inboxu Blitza, nie? Trzymajcie się tam, jak coś subskrybujcie kanał, piszcie jakieś komentarze i tak dalej. Możecie to podsyłać. I tyle, nie? Do następnego, cześć!